Siemanko widzowie, jak wiecie, ja we Francji na takim trochę dupiastym parkingu siedzę. Z rana przyszedłem na kawkę sobie zrobić z automatu. Wrzuciłem 1,5 euro, zechlało i kawy nie dało. Kuźwa, wszędzie trzeba się pilnować, wszędzie aby kurde kradną i oszukują. Masakra, idę sobie zrobić w tirze, jak nie chcą mi tutaj dać. Powiem wam, wczoraj robiliśmy z Jackiem live na YouTubie. Trochę zasięg nam przeszkadzał i trochę przerywało go. Ja w ogóle nie widziałem waszych komentarzy, co tam piszecie, także nie gniewajcie się, jeżeli komuś tam nie odpisałem, bo ja dopiero dzisiaj je zobaczyłem, jak tam YouTube to załadował, nie? Bo chyba na YouTubie komentarze na żywo pokazują się jakoś z opóźnieniem, z tego co widzę. Po prostu jest, na następny raz muszę się pytać i was, żebyście coś napisali i czekać, aż napiszecie, a jeżeli nic nie piszecie, to po prostu drugi raz od nowa live'a załadować, wtedy powinno być już dobrze. Wychodzę stąd, bo tu jest strasznie gorąco. Co do dzisiejszego filmu. Wiele osób pisało do mnie, znaczy może niewiele, ale tam kilka osób pisało o mieszaninach, co z czym się łączy, czy z tamtym się łączy, czy tamto z czym innym. I wam powiem, że dzisiaj wpadłem w taki pomysł, znaczy już nie dzisiaj, wcześniej, żeby zrobić taki materiał o mieszaninach i zapraszam do oglądania. Pozdrawiam. Moim zdaniem dobrym pomysłem by było taki plakat sobie wydrukować gdzieś tam w garażu, czy tam gdzie mamy opryski sobie powiesić, bo wiadomo, to się zapomina i czasami z wiosny nie pamiętamy jak, co, gdzie do zbiornika włożyć. Także jak widzimy na tej grafice na początku, zbijamy pH, czyli dodajemy odpowiedni kondycjoner wody. Takim kondycjonerem wody może być kwasek, może być MAP. Z tego co wiem, najlepszy do mieszanin jest MAP. Ja stosuję MAP, ale też nie wszędzie, bo MAP zabiera fosfor. Na przykład wtedy, kiedy robię mieszaniny z wapnem, no to MAP-u nie dodaję, tylko dodaję sam kwasek. Jeśli tu chodzi o siarczan magnezu i mocznik, dodajemy go na początku. Siarczan magnezu podnosi temperaturę wody, a mocznik ochładza wodę. W kolejności takie, jak jest tu napisane, siarczan magnezu i mocznik. Wiem, że w internecie można znaleźć też, że na przykład mocznik najpierw dodajemy, a potem siarczan magnezu. Ja osobiście dodaję najpierw siarczan magnezu, potem mocznik, ponieważ z doradztwa, którego korzystam, tak jest, po prostu tak doradcy zalecają. A o tych doradcach powiem wam trochę później. Dobrą praktyką jest dodawanie do mocznika siarczanu magnezu. Nie tylko będzie on dla drzew źródłem magnezu, ale dodatkowo ogranicza rozpad mocznika. Bo nieraz jest tak, że jak pryskamy samym mocznikiem, jest ciepło, to mocznik po prostu zatrzymuje się na blaszkach liści i może to doprowadzać do fitotoksyczności. No i co? No i środki ochrony roślin. Od roztworów, emulsji, poza wysiny. Tu jest znowu napisane, że adiuwant i potem nawozy dolistne. Ja adiuwant zawsze dodaję na końcu. Na końcu, po nawozach dolistnych. Co do adiuwantów, warto dodać, że jeśli mamy pozbijane pąki z wiosny, czy kiedy padają deszcze lub kiedy pryskamy, tak jak teraz, na bawełnicę, warto dodawać adiuwanty silikonowe, lepsze adiuwanty. Ja dodaję na przykład Flipper, ale kiedy pryskam samym kaptanem, jest dobra pogoda, czy wapnem, dodaję po prostu jakiś tam tańszy Hyperion i tyle. Ale to oczywiście każdy robi jak uważa. Dodam jeszcze, że adiuwanty silikonowe w odmianach takich jak Gala Golden, bardziej podatnych na orzewienia, są niewskazane. Jeżeli chodzi o kaptan i chlorek wapnia, który teraz jest używany, chlorek wapnia i kaptan łączymy w taki sposób, że najpierw zakwaszamy wodę, kaptan i dopiero chlorek wapnia. Wiem, że gdzieś na internecie też kiedyś przeczytałem, że najpierw dajemy chlorek wapnia i potem zbijamy pH i dodajemy kaptan, ale to jest bzdura. Jeśli chodzi o pozyskiwanie jakiejkolwiek wiedzy sadowniczej, skąd biorę, bardzo dużo wiedzy obecnie jest na YouTubie. Można po prostu czerpać wiedzę tych doradców, którzy
oczywiście też promują swoje środki, ale też mówią ciekawe rzeczy. W tym roku zacząłem korzystać z doradztwa z Zipsadu. Powiem Wam, to co tu nieraz jest napisane, to jak ja czytam, to szczęka upada pod samą podłogę. Naprawdę informacje, no takie no, bardzo profesjonalne, bardzo to wszystko jest porozpisywane, komentarze dnia, co jak, z czym się je. Załóżmy, jest z dnia na dzień są pisane, jeżeli jest problem z grzybem, jeżeli jest problem z owocówką, jeżeli jest problem z pszczycą i tak dalej, wszystko to jest rozpisane. Najbardziej co jest ciekawi mnie, są mieszaniny oprysków. Naprawdę tu są takie kombinacje podawane nieraz, że no za głowę się łapie, że można tyle oprysków zmieszać. Jedną z tych kombinacji chcę Wam pokazać, wiadomo, wszystkich nie pokażę, bo nie mogę, bo to ktoś za to po prostu bo to jest wiedza, za którą trzeba też zapłacić, prawda? Ale jedną postaram się pokazać. Także naprawdę polecam. Widzowie, podejrzewam, że rok temu robiłbym pewnie ze 2-3 zabiegi wykorzystując te preparaty. No w tym roku udało mi się zaoszczędzić i pieniądze na paliwo, i mój czas. I po prostu wszystko było dobrze. Koragen dobrze działał. Wiem, że jest takie przekonanie, że nie można łączyć nawozów z zabiegami na robaka. No ale to wiecie, to jednak, no jeżeli się nie wie, no to nie można. Jeżeli się wie, no to już można. Wiadomo, że jest to przetestowane, sprawdzone i przebadane. Za jednym zabiegiem robimy nawozy, parcha, nekrotyczną i jeszcze zwójki owocówki. Także mi się wydaje, dla samych takich kombinacji warto korzystać. Przejdźmy jeszcze do paru komentarzy, na które chcę odpowiedzieć. Jeżeli ktoś się o coś pyta, także a co ta siarka daje na Goldena, żeby się rozdawiał? Siarkę na Goldena stosujemy przede wszystkim po to, do parę tygodni po kwitnieniu, żeby ograniczyć ordzawienia na jabłkach, i to jest jedna z najbardziej skutecznych rzeczy, które można wykorzystać. Siarkę wykorzystujemy również z wiosny, kiedy chcemy zahamować, zabezpieczyć przed mączniakiem w trochę większych dawkach. W mniejszych dawkach, dodając siarkę do węglanu potasu, możemy również wyniszczać tego mączniaka, kiedy on już się pojawi. Czy siarkę można dodawać do wszystkich zabiegów na grzyba i robaka? Siarkę nie dodajemy wtedy, kiedy pryskamy lecytyną oraz preparatami, które mają w sobie olej. Chcę Wam powiedzieć, że na przykład ja w tym roku sporo się dowiedziałem o nekrotycznej plamistości, nie? Możecie wrócić sobie do filmiku z poprzedniego roku, jak u mnie było, a jak jest teraz, bo będę Wam pokazywał, pewnie jak przyjadę, to Wam nagram. Pomimo to, że i tak wiem, jak z nekrotyczną sobie poradzić, na dwóch działkach mam w miarę okej, a na jednej działce ta nekrotyczna mi się pojawiła. Tylko dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że na tych dwóch działkach w tamtym roku też jej nie było, a na tej jednej była po prostu w bardzo dużym stopniu. I widzicie, i co z tego się robi wszystko razem, jak i tak na jednej działce jest źle. W sadzie trzeba być cały czas, trzeba obserwować, nieraz dawki, nawet nawozów. Tu można dać mniej, a tam gdzie jest ten, trzeba dać więcej. Także to wszystko jest złożone, są różnego rodzaju takie kurde chwyty, które na pewno wielu starszych sadowników to wszystko zna, nie? Ale to właśnie potem się przekłada na plon, na jakość, na ilość i na szmal. I powiem Wam, ja też się cały czas tego wszystkiego uczę. Jak się uczę, to Wam staram się pokazywać to, co wiem. I tyle, widzowie. Powodzonka, cześć!